Kochani, w tej lekcji opowiemy trochę o trybach mieszania w Photoshopie. Jest to bardzo przydatna funkcja, która potrafi sprawić, że zdjęcie w prosty sposób zyska nowego wyglądu. Każdy z trybów mieszania posiada swoją rolę i zadanie. Nawet jeśli wydaje nam się, że jakiś tryb tutaj jest bez znaczenia, tak naprawdę każdy tutaj z trybów posiada swoją rolę, swoje zadanie. Domyślnym trybem jest oczywiście tryb zwykły, ale już zmiana na inny spowoduje nam zmianę obrazu. Poprawę kontrastu, rozjaśnienie, zaciemnienie. Dla przykładu tryb pomnóż ignoruje białe obszary i sprawia, że obszary ciemne stają się jeszcze ciemniejsze. Z kolei tryb ekran ignoruje czarne obszary i sprawia, że obszary jasne stają się jeszcze jaśniejsze. Natomiast tryb nakładka ignoruje 50% szarości. Dzięki temu obszary ciemne staną się o połowę ciemniejsze, a jasne o połowę jaśniejsze. W tym tutorialu odkryjesz najbardziej przydatne, a przede wszystkim szybkie sposoby na wykorzystanie trybów mieszania. Techniki te dzięki swojej prostocie z pewnością zapadną Ci w pamięć i będą stale wykorzystywane w codziennej pracy. Tryby mieszania oczywiście możemy przeglądać tutaj, klikając strzałeczkę w dół lub w górę. Oczywiście istnieje również szybszy sposób, tak więc trzymamy wciśnięty Shift i przycisk oraz przycisk plus lub minus, by przełączać między trybami mieszania, czyli Shift i przycisk plus, minus. OK. Tak naprawdę sami powinniście poeksperymentować, zmieniając kolejno wszystkie tryby, by zobaczyć poszczególne działanie każdego z nich. Aby szybko i łatwo eksperymentować z trybami, najlepiej powielić sobie warstwę lub dodać warstwę, którą wypełniamy jakimś jaskrawym kolorem. I teraz przełączamy sobie kolejno wszystkie tryby. Dzięki temu możemy zobaczyć mniej więcej, jak one działają. My teraz przedstawimy 9 przydatnych technik, które z pewnością zaowocują w późniejszej pracy. Pierwsza z nich to sposób na rozjaśnienie świateł oraz cieni na zdjęciu. Czyli dodajemy sobie nową warstwę, wypełniamy ją 50% szarości, zmieniamy tryb na łagodne światło i teraz narzędziem rozjaśnianie i ściemnianie możemy rozjaśniać światła na zdjęciu. I tak samo przyciemniać cienie. OK. Drugi ze sposobów to kolorowanie. Gdy mamy czarno-białe zdjęcie, tworzymy sobie nową warstwę, zmieniamy jej tryb na kolor i teraz wybieramy sobie odcień, zmniejszamy krycie pędzla, oczywiście pędzel miękki, i kolorujemy sobie
poszczególne elementy. Zacznijmy od małego krycia pędzla, zwiększając stopniowo, tak byśmy widzieli, jaki efekt uzyskujemy. OK. Kolejny z trybów mieszania to tryb łagodne światło, czyli kontrol i odpowiednie warstwy, zmiana trybu na łagodne światło i dzięki temu podniesiemy kontrast. Nie ma chyba szybszego sposobu na podniesienie kontrastu niż właśnie powielenie warstwy i tryb łagodne światło. Gdy efekt jest zbyt mocny, zmniejszamy oczywiście krycie. Kolejna sztuczka, jeśli chodzi o tryb mieszania, to uzyskanie ciekawej tonacji i dobrze wyglądającego koloru skóry, czyli dodajemy sobie warstwę czarno-biały, następnie zmieniamy jej tryb na łagodne światło. Gdy efekt jest zbyt mocny, oczywiście zmniejszamy krycie. OK. Następny to wkomponowanie dymu, świateł oraz wszystkich jasnych obiektów. Zazwyczaj dym i inne flary słońca fotografowane są na ciemnym tle. Jeśli chcemy dodać je do naszego projektu, wystarczy przyciągnąć je na projekt i zmienić tryb na ekran. Dzięki temu ciemne elementy zostaną usunięte i zostaną tylko jasne. Kolejny sposób, może troszkę przewrotny, ale warstwa dopasowania czarno-biały doskonale nadaje się do zmiany barw. Dodajmy sobie tą warstwę i teraz wystarczy zmienić tryb tej warstwy na jasność, by móc manipulować odpowiednio suwakami. Dzięki temu bardzo fajnie możemy rozjaśnić lub przyciemnić skórę. Bardzo fajny sposób, często stosowany przez retuszerów portretowych. Kolejny ze sposobów to wyostrzanie. Filtr, maska wyostrzająca nie jest jedynym sposobem, dzięki któremu możemy wyostrzyć zdjęcie. Możemy to zrobić powielając warstwę, stosując filtr inny, górnoprzepustowy. Wybieramy tak piksele, promień pikseli, tak by zaakcentować krawędzie i zmieniamy tryb na nakładka lub, jeśli chcemy subtelniejszy efekt wyostrzania, łagodne światło. Następny efekt to, można powiedzieć, że jest to efekt z Instagrama, gdzie dodajemy sobie nową warstwę i wybieramy jakiś ciemny odcień niebieskiego. Następnie wystarczy zmienić tryb mieszania na bardzo rzadki tryb, na różnica i oczywiście zmniejszyć krycie. OK. W głównej mierze retuszujemy, by ulepszyć zdjęcie. Jednak czasem warto je po prostu troszkę podniszczyć. I teraz przeciągamy sobie teksturę, która przedstawia starą kartkę, na zdjęcie. Chcemy po prostu uzyskać efekt starego, zniszczonego zdjęcia. Wystarczy teraz zmienić tryb mieszania na pomnóż, zmniejszyć krycie i już mamy starą fotografię. Kolejny przydatny trik, jeśli chodzi o tryby
mieszania, to na początku musimy stworzyć sobie nowy dokument, który wypełniamy sobie czarnym kolorem. I teraz dodajemy sobie tekst. Okej. Przechodzimy w opcję mieszania, klikając dwukrotnie w tym miejscu i dodajemy sobie blask wewnętrzny. Tutaj ustawiamy odcień różowego. I w tym miejscu zmieniamy tryb mieszania na ostre światło. Jak widzimy, już coś tam się pojawiło. A my możemy zwiększyć rozmiar. OK. Przechodzimy na blask zewnętrzny. Ustawiamy jaśniejszy odcień różowego. I tutaj również musimy zmienić tryb, a będzie to tryb ekran. Właściwie był on już ustawiony. I dodajemy sobie taką poświatę. Jak widzimy, tryby mieszania to bardzo fajna opcja, nie tylko w fotografii, ale również w projektach graficznych. Zatem jeszcze raz zachęcam do eksperymentowania z trybami mieszania.